Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem na działce. Mamy piękny marcowy poranek. Dzisiaj trochę postaram się poskręcać belek. Belki zbrojeniowe na ławy fundamentowe. Jeszcze odniosę się do ostatniego filmu. Tam mówiłem, że został nam do zakupu jeszcze strop Teriva. Właśnie zdecydowaliśmy się ostatecznie na tą Terivę i zakupiliśmy ją na składzie. Do miesiąca czasu ma nam około przyjść. Także no już cena niestety, tak jak wam mówiłem, miałem wycenę, to była dokładnie, sprawdziłem pod koniec stycznia, 10,5 tysiąca. Tutaj mówię właśnie o belkach stropowych i pustakach. Pustakach deklowanych i niedeklowanych. No a teraz niestety byłem na składzie i już cena była 11,700, czyli 1200 zł różnicy w cenie. No niestety nie ma się co dziwić, wszystko idzie w górę. Trochę mój błąd, bo trzeba było się zdecydować od razu na ten strop. No ale wiecie jak to jest, no nieraz ciężko się zdecydować. Jeszcze z takich rzeczy potrzebnych do budowy domu zakupiłem Mausera, zbiornik 1000 litrów na wodę. Na każdej budowie się przyda, mi również będzie potrzebny. Tutaj zobaczcie jak wygląda, zapłaciłem za niego 350 zł. Na metalowej palecie. Solidny, czysty. Także uważam, że wart swoje ceny. Były tam 50 zł tańsze. Muszę troszeczkę popłukać go, bo jest po jakiejś spożywce. Były 50 zł tańsze, no ale niestety były już po jakiejś żywicy, także musiałbym go myć i nie wiem, czy bym go do końca wymył, także wolałem dodać te 50 zł i kupić od razu w miarę czysty, tak? Tutaj jeszcze pokażę wam, zakupiłem też już jakiś czas temu fajne rurki na Allegro do szalunków, słupów i wieńców. Są różne długości, tutaj mam 25 cm na ściany fundamentowe, bo bloczki fundamentowe mam 25, a tutaj są 24. Tutaj pokażę wam jeszcze co zakupiłem, pręty gwintowane do szalunków, o średnicy 10 mm, M10. Cena była na Allegro dużo tańsza, dużo niższa niż w marketach. W marketach taki pręt sprawdzałem około 7-8 zł. Na Allegro za niecałe 4 zł. 3,90 chyba za sztukę płaciłem. Kupiłem 30 sztuk z podkładkami takimi szerszymi i nakrętkami. Przypuszczam, że 30 sztuk. Będziemy ciąć pewnie na pół, po pół metra, bo tak wydaje mi się, że jeżeli bym ciął na 3 części, po 33 około centymetry, to będzie jednak za mało. Nie będzie gwint wystawał po prostu, bo i ściana 25 i dwie deski 32, także no nie będzie kiepsko. Także pewnie trzeba będzie ciąć po 50 cm. Mam nadzieję, że starczy, jak nie to się jeszcze po prostu dokupi. Klucz do wiązania, takie pistolce też kupiłem sobie zbrojeniowe, także no tak powoli przygotowujemy się do budowy. Tutaj kupiłem też taki drut wiązałkowy, chociaż nie jestem z niego zadowolony, no ale w Mercury Market dokładnie zapłaciłem 70 zł, tu jest chyba 2,5 tysiąca tych drucików. Tak to wygląda, ale nie jestem z niego zadowolony, bo się po prostu łamie i będę musiał kupić na składzie taki standardowy, tradycyjny, ten czarny, tak. Zakupiłem sobie również maszynkę na Allegro do gięcia strzemion i prętów, to później pokażę wam jak ja to robię. Nie jest to poradnik, jestem, że tak powiem, rzutodziobem. Robię to pierwszy raz, ale jakoś idzie mi to, wymiar się trzyma, strzemion. Także myślę, że jest w porządku. Za niedługo powoli będziemy zaczynać.
Dobra, skończyłem kręcić belkę drugą. Tak się prezentuje. Belka 20x25 strzemiona, 4 fi 12. Belka się trzyma, strzemiona nie latają. Tutaj na dole jest belka, którą skręciłem ostatnio, pierwsza troszeczkę wyszła mi gorzej. Znaczy chodzi o te właśnie wiązania drutem wiązałkowym, a już za drugim razem troszeczkę lepiej jest. Także myślę, że będzie w miarę roboty będzie coraz lepiej, nie? Trochę się napracowałem, powiem wam szczerze. Robiłem to pierwszy raz. No nie jest łatwo. Trochę mnie bolą paluchy. Ale jakoś powoli do przodu. A tutaj najważniejsza budowla na działce oczywiście. To już na tyle w tym filmie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli wam się podobał film, dajcie łapkę w górę, śledźcie nas na bieżąco, trzymajcie się, cześć!